dlaczego koledzy z tobą w ogóle nie grają, bo ty praktycznie nie masz w ogóle sytuacji rzutowych. No nie wiem, zastanawiam się też na tym, aczkolwiek może będą podawać jak wcześniej zaczniemy rzucać z drugiej linii, bo jak na razie podajemy piłkę w poprzek i z tego nic nie wychodzi. Oni praktycznie w obronie się nie ruszają, my nie zmuszamy ich przede wszystkim do poruszania się w obronie i tych pozycji też również dla mnie nie ma. Może gdzieś, jeżeli już się znajdzie, no to ciężko jest im podać, bo mają tą ciężką sytuację, aczkolwiek patrząc na wynik, 12 bramek na wyjeździe, można powiedzieć, że to jest mało. Ale patrząc na naszą zdobycz bramkową, to jest po prostu żenada. Nie wiem, co się stało. Super hała, zajebista publiczność, które święto piłki ręcznej, tylko cieszyć się grą przy takich okolicznościach. Nie wiem, czy paru z nam powiązało jajka w szatni, czy co. Nie wiem, trzeba się obudzić i mamy 30 minut, żeby to naprawić i w co naprawdę bardzo wierzę.